Cześć! To, co właśnie widzisz za moimi plecami, to obłoki srebrzyste. Chmur na ogół nie lubimy, ale te są wyjątkowe. Pojawiają się późną wiosną oraz latem i świecą srebrzysto-błękitnym blaskiem nawet wtedy, kiedy niebo jest całkiem ciemne. Tak, w tym odcinku będziemy zachwycać się chmurami. Obłoki srebrzyste to najwyższe chmury na Ziemi. Wydają się stosunkowo młodym zjawiskiem. Po raz pierwszy zaobserwowano je w 1885 roku, dwa lata po erupcji wulkanu Krakatau. To naprawdę ciekawe, że nie zaobserwowano ich wcześniej. Zgłębiając wcześniejszą literaturę, można przeczytać opisy dziwnych kolorów zmierzchu, czy nadzwyczaj jasnych nocy po erupcjach innych wulkanów. Ale dopiero dwa lata po erupcji Krakatau, która notabene była jedną z największych odnotowanych w historii ludzkości oraz wpłynęła na globalną pogodę przez następne kilka lat, dostrzeżono obłoki srebrzyste po raz pierwszy. Chmury te tworzą się w regionach polarnych, na wysokości od około 80 do 100 km, w mezosferze, zdecydowanie wyżej niż chmury troposferyczne, te, które widujemy na co dzień. Jest to poniekąd zjawisko meteorologiczne, ale wysokość, na jakiej zachodzi, sięga już linii Kármána, czyli umownej granicy z kosmosem. Zbudowane są z malutkich kryształków lodu, powstających wokół mikroskopijnych cząsteczek pyłu dryfujących w mezosferze. Pył na tej wysokości pochodzi z erupcji wulkanicznych, a także meteoroidów, które wpadły w ziemską atmosferę i uległy procesowi ablacji, tworząc zjawisko meteoru. Para wodna, której w cieplejszych porach roku w mezosferze jest więcej, pokrywa cząsteczki pyłu i zamarza, bowiem temperatura w górnych warstwach mezosfery sięga nawet minus 130 stopni Celsjusza. Obłoki tworzą się wtedy, kiedy temperatura mezosfery spadnie poniżej pewnego poziomu i paradoksalnie ma to miejsce właśnie latem. Obserwuje się również zbieżność występowania obłoków srebrzystych z 11-letnim cyklem aktywności słonecznej. Kiedy Słońce jest spokojne, obłoki widujemy częściej. Natomiast w okresach wzmożonej aktywności słonecznej nasza gwiazda emituje więcej promieniowania ultrafioletowego oraz mocniej ogrzewa mezosferę. Obłoki obserwuje się wtedy znacznie rzadziej. Mimo że od roku 2007 obserwowane są przez umieszczonego na polarnej orbicie satelitę AIM, skoncentrowanego wyłącznie na ich obserwacji i badaniach, to wciąż nie wiemy o nich wszystkiego. Są bardzo podatne na zmiany temperatury, mogą nagle się pojawić i nagle zniknąć, nie da się ich prognozować. Trzeba na bieżąco śledzić sytuację, obserwować niebo i patrzeć, czy przypadkiem się nie pojawiły. Obłoki srebrzyste, z angielskiego Noctilucent Clouds, w skrócie NLC, świecą srebrzysto-błękitnym blaskiem nawet wtedy, kiedy niebo jest ciemne. Mogą mieć różną intensywność, ale najczęściej bez problemu można dostrzec je gołym okiem, a ich zdjęcie można zrobić telefonem. Sezon na ich obserwacje na półkuli północnej rozpoczynamy w połowie maja i trwa on mniej więcej do połowy sierpnia. Pojawiają się około godzinę po zachodzie Słońca nad północno-zachodnim horyzontem lub 2,5 godziny przed wschodem nad północno-wschodnim, ale w okresie przesilenia letniego, kiedy Słońce chowa się bardzo płytko pod horyzont, mogą być widoczne nawet w środku nocy na północy. Widzimy je, ponieważ są tak wysoko, że odbijają światło słoneczne nawet wtedy, gdy Słońce schowa się kilkanaście stopni pod horyzont. Patrząc w kierunku północnym, widzimy, jak podświetlane są przez naszą gwiazdę dzienną, podczas gdy zwykłe, niższe chmury schowane są już dawno w cieniu Ziemi. Czasem możecie łatwo pomylić je z chmurami wysokiego piętra, cirrusami, ale w pewnym momencie również one ciemnieją i zanikają w cieniu Ziemi. Obłoki srebrzyste są dużo wyżej w atmosferze, mają specyficzne pofalowane włókna i widoczne są bardzo długo po zachodzie Słońca. Najczęściej obserwujemy je w takich gwiazdozbiorach jak Ryś, Perseusz, Kasiopeja i Woźnica. Często towarzyszy im jasna gwiazda Capella, a w roku 2020 przyozdabiały pojawienie się komety Neowise.
są znakomitym dodatkiem do ciepłych letnich białych nocy, a w zasadzie wręcz współtworzą ich niepowtarzalny klimat. Dlatego nie marnuj żadnego wieczoru. Jeśli tylko pojawia się okazja, obserwuj niebo i sprawdź, czy obłoki srebrzyste nie są dziś przypadkiem widoczne. A jeśli je zauważysz, niezwłocznie poinformuj innych miłośników astronomii, choćby dodając post na naszej facebookowej grupie Astrowiedza. W tym odcinku to wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć!